Dobry wieczór, moi drodzy. Jak zawsze witam Was bardzo późną porą i większość z Was pewnie posłucha sobie tej historii jutro, to znaczy rano, bo to już jest jutro, czyli jest czwartek, ponieważ już jest po północy, jest środę na czwartek. No, ale jak już wspominałam ostatnio, jakoś mi tak wychodzi, że o takich porach ja tutaj coś sobie gadam. A mam w planie jeszcze jeden komentarz, zupełnie takiej troszeczkę jeszcze bardziej luźnej formule niż na ogół, ponieważ ja już poniekąd o tym mówiłam, ale dosyć po łebkach, a w międzyczasie dużo się dzieje w temacie, więc będę chciała to na pewno rozwinąć, ale o tym na końcu Wam powiem, o co chodzi. Obecnie chciałabym przenieść nas do Bendlewa, bowiem tam wydarzyła się tragedia. Tragedia, o której rozpisywały się dosłownie chyba wszystkie media możliwe w tym kraju. Oczywiście robiły to z pewnych powodów. Ja nie będę tego powielała, pozwólcie, ponieważ uważam, że nie jest najbardziej istotne w tej sprawie to, kto był kim i kto brał udział w jakich telewizyjnych show i ile razy. Tylko znaczenie ma w tej sprawie to, że nie żyją ludzie, a ponieśli śmierć w wyniku niewiadomym. Bo nadal nie wiemy, co się stało, co z tego wszystkiego wyniknie, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście jest pole do pewnych hipotez, ale czy one się są w stanie potwierdzić, to sobie porozważamy. A będziemy mówić o małżeństwie L. Ja nie używam tutaj całego nazwiska, ponieważ ostatnio już się tego nie robi w mediach, więc być może nie wolno tego robić, więc ja pozwólcie, będę tutaj konsekwentna i też nie powiem. Na pewno większość z Was i tak kojarzy, o co chodzi. Chodzi o odnalezienie dwóch ciał w domu w Bendlewie 33-letniej Pauliny L oraz jej męża Sławomira L, 47-latków. I jak twierdzą przyjaciele pary, znajomi, rodziny, było to bardzo zgodne małżeństwo, świetnie dograne, bardzo kochające się. Więc tutaj, ponieważ nie ma żadnej rysy na tym szkiełku, przynajmniej póki co, nie ma podstaw twierdzić, że mogłoby być inaczej. Jak doszło do odkrycia ciała? Ano doszło do tego w taki sposób, że rodzina kobiety zadzwoniła na policję z prośbą o sprawdzenie, co się dzieje w domu w Bendlewie, bowiem nie mają żadnego kontaktu z Pauliną L. Policja więc udała się do tego domu 1 września bieżącego roku. Ponieważ nikt im nie otwierał drzwi, policja po prostu weszła do środka. No i odnalazła ciała małżeństwa L, ciała, które były już w stanie rozkładu. Obok ciał leżała broń, a dom zamknięty był od środka. I biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, policja przyjęła od razu hipotezę taką, że musiało tam dojść do rozszerzonego zbójstwa. Przepraszam za znowuż dookólne określenia. No, ciała zostały przewiezione na sekcję i do czasu wyniku tej sekcji cały czas utrzymywano tą właśnie hipotezę. Hipoteza legła w gruzach w momencie wyników sekcji. Otóż okazało się, że ciała nie noszą ran postrzałowych. A broń najprawdopodobniej w ogóle nie została użyta. I w tym momencie policja nabrała kompletnie wody w usta. Nikt nic nie mówi, już nagle nie wyklucza niczego. Jeżeli chodzi o to, co mówią sąsiedzi, którzy mieszkali w Bendlewie również, no to twierdzą, że nie znali małżeństwa zbyt dobrze, ponieważ oni nie mieszkali tam zbyt długo, ale wtedy, kiedy mieli ze sobą kontakty,
nie mogą powiedzieć złego słowa. Ponoć małżeństwo El było miłe, kulturalne, uprzejme. Nie można było nic powiedzieć złego. Paulina L., jako właścicielka salonu kosmetycznego, świadczyła swoje usługi i osoby korzystające z tychże również nie powiedziały złego słowa. Twierdziły, że kobieta była bardzo miła, bardzo serdeczna, uczynna i tak dalej. No generalnie wszystko w samych superlatywach podane. Więc tutaj też no, nie ma się czego doszukiwać. Rysą na tym szkiełku może być fakt, że Sławomir L. nie tak dawno temu jeszcze przebywał w areszcie. Mówimy tutaj o okolicy kwiecień, maj mniej więcej. Otóż wtedy właśnie Sławomir L. został zatrzymany wraz z innymi mężczyznami w związku z przejęciem przez policję kontrabandy półfabrykatów, bym to tak określiła, dosyć dużej ilości półfabrykatów, z których miała powstać ilość substancji i ta ilość szacowana była na około 1,5 tony. Dużo. Dużo, czyli duże pieniądze, duża kontrabanda i w tym właśnie i z tego powodu mężczyzna przebywał w areszcie. Generalnie chodziło o to, że mężczyzna ma powiązania z tak zwanym półświadkiem. Mężczyzna jednak z aresztu wyszedł. Nieoficjalnie mówi się o tym, że niedługo przed odkryciem ciał małżeństwa L, przed domem doszło do bliżej nieokreślonego incydentu, bo nikt tego nie rozwija, do jakiego konkretnie incydentu miało tam dojść, ale w wyniku tego incydentu zdecydowano się na założenie na całej posesji monitoringu. Czyli jak mniemam, musiało być grubo, tak? Oczywiście nie wybiegam aż tak bardzo w sytuację, że może powiązania z tym półświadkiem miały tutaj coś do czynienia. Ja tego nie twierdzę, nie wiem. Może zupełnie chodziło o jakikolwiek inny incydent. Także taka sytuacja zaistniała. Oczywiście ufam, że śledczy zbadają zapisy z tego monitoringu. Kolejną nieoficjalną informacją, jaką możemy gdzieniegdzie przeczytać, jest to, że dziennikarze ustalili, czego policja nie potwierdza, ale też i nie zaprzecza, że w momencie, kiedy policja weszła do domu, w tym domu było włączone ogrzewanie podłogowe. No, niby nic dziwnego, ale dziwne to jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z falą upału. Bo w tym okresie, czyli na przełomie sierpnia i września, mieliśmy w Polsce falę upału. Upały były od 30 stopni w górę. No i oczywistym jest zadanie sobie pytania, po jakiego grzyba ktoś przy takich temperaturach włącza ogrzewanie podłogowe? No być może po to, żeby przyspieszyć rozkład. A po co przyspieszyć rozkład? No po to, żeby patolog nie był w stanie podać rzeczywistego czasu zgonu. Co jest bardzo istotne, bo jeżeli na monitoringach zapiszą się jacyś ludzie, którzy w tym domu byli, bądź pod domem i tak dalej, zostaną wezwani na przesłuchanie. I wtedy na czas zgonu podanego w przybliżonym czasie przez patologa będą mieli żelazne alibi. Ale tylko dlatego, że ten czas zgonu będzie nieadekwatny do rzeczywistości, bowiem przyspieszono rozkład. Jeżeli jest to prawdziwa informacja z tym ogrzewaniem, to bardzo możliwe, że to właśnie w tym celu zostało włączone. Tak samo i to by się kleiło z tym, że w pobliżu ciał była broń. Broń, z której nie strzelano,
gdzie ciała nie nosiły ran postrzałowych. W związku z tym wskazuje to, może wskazywać to na to, bo nie twierdzę, że na pewno na to wskazuje, że doszło do upozorowania miejsca zbrodni, żeby właśnie naprowadzić śledczych na to myślenie, na które de facto zostali naprowadzeni. Ugrywa się czas i zwiększa się swoje szanse, że ujdzie nam to na sucho, tak? No i teraz tak, kto mógłby to chcieć zrobić? Najbardziej taką myślą, która od razu się nasuwa, to powiązania mężczyzny z półświatkiem. No jakby się zastanowić, mężczyzna, który został zatrzymany i de facto osadzono go w grupie przestępczej, wychodzi. Z automatu myśli się, że wychodzi, bo poszedł na współpracę z policją czy prokuraturą. Czyli jest już osobą do likwidacji. No po prostu. Bo z reguły jest tak, że wielu przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych szło na współpracę, ale oni dostawali świadka koronnego bądź małego świadka koronnego, czyli robiono im nową tożsamość i nikt nie wiedział de facto, gdzie oni są, jak wyglądają w chwili obecnej i tak dalej. Tutaj nie. To po prostu mężczyzna wyszedł i nie natknęłam się na informację, żeby współosadzeni z nim również wyszli. Czyli wyszedł tylko on i nie dostał świadka koronnego. I być może ktoś sobie pomyśli, ten półświatek się wkurzył i no, zarządził zemstę. Tylko wiecie, jak sobie przypominam, no i nawet z dawniejszych lat i jak działa półświatek, to półświatek działa mało subtelnie, tak bym to ładnie określiła, bo nikt się nie bawił nigdy w takie, nie wiem, pozorowanie miejsc zbrodni. W latach 90. było tak, kiedy były wojny między organizacjami przestępczymi, to po prostu zwłoki leżały na ulicy. Po prostu. Nikt się nie bawił w jakieś pozorowanie, jakieś łamigłówki, żeby śledczy gdzieś się tam głowili. Nikt się w to nie bawił. I kiedy sobie wyobrażam, że jakiś boss takiej organizacji wysyła jakiś osiłku, którzy mają komuś obić buzię i go postraszyć, czy nie wiem, obciąć mu palce, czy nie wiem, co tam jeszcze, no to czy tacy ludzie będą się głowili, jak to zrobić, żeby tutaj, tu przyspieszyć, tu upozorować, tu jeszcze zamknąć chałupę od środka i jakoś z niej wyjść? No, trudno mi sobie to wyobrazić, ale nie mogę też tego wykluczyć, że mogło to zaistnieć. No może się dużo zmieniło w półświatku, trudno powiedzieć. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, jeżeli pójdziemy sobie taką drogą, że ten półświatek się nie bawi w takie niuanse, no to możemy sobie pomyśleć, że jednak może był ktoś, kto nie życzył dobrze małżeństwu L. Wiecie, ludzie mają różne pobudki. Bywają ludzie zazdrośni, zawistni. Ludzie, którzy nie mogą zdzierżyć, że komuś się coś udało, że komuś się dobrze żyje. No są tacy ludzie. Ja nie, oczywiście nie twierdzę, że jest ich dużo. Myślę, że jest ich niewielu, ale są. I może tak. Ktoś sobie myślał, no tak, no i piękny dom, ta była w telewizji, ten to w ogóle jakiś gangus na przykład, tak? No nie, no to tak nie może być, bo im jest za dobrze, prawda? No wiecie, ja sobie teraz bardzo ironizuję i robię sobie takie wycieczki trochę żartobliwe. Oczywiście rzecz nie jest zupełnie do śmiechu, ale
Ja wam tylko próbuję tak zwizualizować, że są tacy ludzie, którzy po prostu siedzą i knują z zazdrości, bo czasami tak bywa. I to jest tylko hipotetycznie. Może ktoś. I taki ktoś, może to nie musi być sąsiad, to może być ktoś z bliskiego grona znajomych. Przyjaciół, ludzie świetnie potrafią grać. Prawdę. I ktoś po prostu nie wydzierży. Może był to ktoś, kto często tam bywał w tym domu. Kto wiedział, gdzie się włącza takie ogrzewanie. Jak się wydostać z tego domu, mimo zamkniętych od środka drzwi. Tak? Wiadomo już, że pogrzeby odbyły się lub się odbędą na dniach. Wiadomo, że małżeństwo nie zostanie pochowane razem, ponieważ każda z rodzin chce mieć swoją najbliższą osobę jak najbliżej, więc małżonkowie będą około 200 kilometrów od siebie i już na social mediach pojawiają się wpisy znajomych, że kobieta by na pewno chciała z mężem spocząć i tak dalej, że to tak nie powinno być. Ja w to nie będę wchodziła i nie będę w to wnikała, nie wiem o co chodzi. Każda z rodzin tłumaczy to tym, że ponieważ jedna rodzina mieszka tutaj, druga tutaj i każdy chce mieć blisko na ten grób i stąd takie decyzje. I podobno nie ma się co tutaj doszukiwać jakichś konfliktów wewnątrz rodziny, tak? Tak przynajmniej zapewniają same rodziny, oczywiście. No, więc na razie nie ma przesłanek, żeby myśleć inaczej. No a my czekamy na wyniki badań toksykologicznych, które zobaczymy, czy coś wykażą, czy też nie. I zastanawiam się, czy mogłyby być przesłanki, żeby małżeństwo chciało popełnić zbójstwo wspólnie, bo nie wiem, mieli jakieś problemy, nie wiem, doszli w jakimś momencie do ściany, nie widzieli wyjścia z sytuacji. No nie ma na razie takich przesłanek, więc trudno w to uwierzyć. Ale no cóż, poczekamy, zobaczymy. Ale ta sprawa może mieć ciekawy ciąg dalszy w każdym razie, więc ja tylko tutaj sygnalizuję. Natomiast ten komentarz, który mam jeszcze zamiar nagrać, to ja chcę jeszcze o Wade'ie Wilsonie, dlatego że owszem, ja troszeczkę wspomniałam, ponieważ jak już mówiłam, oglądałam proces, który zakończył się już wyrokiem i też pokrótce bardzo przybliżyłam w ogóle, za co ten wyrok zapadał. Natomiast powiem wam tak. W Stanach nadal sprawa jest na topie. Tam wrze. Amerykańscy youtuberzy, komentatorzy, media, no po prostu temat Wade'a Wilsona jest po prostu wszędzie. I mam wrażenie, że gdyby chłop kandydował na prezydenta, to wygrałby te wybory. Oczywiście trochę śmieszkuje i może to nie wychodzi dobrze, ale dużo czasu spędziłam z tą sprawą ostatnio i wokół tej sprawy i po prostu naszło mnie, że chciałabym z wami trochę szerzej o tym pogadać. I taki sobie planuję komentarz jako drugi. Więc no cóż, do zobaczenia bardzo niedługo. Ja to będę publikowała, nagrywała kolejne. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i co wy na to przede wszystkim, bo to jest dla mnie też ważne, co wy na to wszystko, tak? Że ja mam czasami takie odpały, czasami takie zajawki, no i nie wiem, co wy na to, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawę małżeństwa L, jeżeli macie jakieś swoje pomysły na to, co tam się mogło tak naprawdę stać, zapraszam do sekcji komentarzy i też życzę wam wszystkim dobrej, spokojnej nocy. No i cóż, trzymajcie się jak zawsze bezpiecznie i do zobaczenia bardzo wkrótce. Pozdrawiam ciepło.